W tym filmie porozmawiamy o liczbach parzystych i nieparzystych. Liczby parzyste to te liczby, które można podzielić na dwie równe grupy, a liczby nieparzyste to te, których nie można podzielić na dwie równe grupy. I jeżeli już wiemy, jakie to liczby, parzyste i nieparzyste, to przyjrzyjmy się zwierzakom na rysunkach i zastanówmy się na każdym rysunku, czy liczba zwierząt jest parzysta, czy nieparzysta. Na początek żółwie. Czy na tym rysunku znajduje się parzysta liczba żółwi, czy nieparzysta liczba żółwi? Zatrzymajcie film i zastanówcie się nad tym. No dobrze, zastanówmy się, czy możemy podzielić tę liczbę żółwi na dwie równe grupy. Mówiąc równe, mam właściwie na myśli równoliczne, bo jedyne co nas interesuje, to liczba żółwi. Nie jest ważny odcień zieloności pancerza, ani to, że jeden z nich mruga niezauważalnie lewym okiem. Chodzi tylko o liczbę żółwi. I wygląda na to, że jeśli podzielimy te żółwie w ten sposób, to otrzymamy dwie grupy po cztery żółwie w każdej grupie. Wygląda na to, że 8, czyli liczba żółwi na tym obrazku, jest liczbą parzystą. Dlaczego? Bo mogę 8 podzielić na dwie grupy. Po cztery. Teraz pingwiny. Mamy dwa pingwiny. Czy dwa to liczba parzysta, czy liczba nieparzysta? Tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, żeby liczba była parzysta, musimy mieć możliwość podzielenia jej na dwie równe grupy. I możemy to zrobić w sposób następujący. Mamy dwie równe grupy po jednym pingwinie w każdej grupie. Czyli dwa również jest liczbą parzystą. Następne w kolejce są bobry. 1, 2, 3, 4, 5. Bobrów jest 5. Czy 5 jest liczbą parzystą, czy nieparzystą? Zatrzymajcie film na chwilę i zastanówcie się nad tym. No to zobaczmy, czy da się podzielić te 5 bobrów na dwie równoliczne grupy. Na przykład tak. Mniej więcej w środku. Tu mamy dwa bobry, tu mamy. Trzy bobry, więc nie są to grupy równe. No to może tak. Teraz w pierwszej grupie są trzy bobry, a w drugiej dwa. To też nie są równe grupy. Nie da się podzielić tych pięciu bobrów na dwie równe grupy. W takim razie 5 jest liczbą nieparzystą. Bo nie da się podzielić tych pięciu bobrów na dwie równe grupy. Jakkolwiek nie podzielimy, grupy nie będą równe. Teraz foki. Czy liczba fok jest parzysta czy nieparzysta? Znów zatrzymajcie film na chwilę i zastanówcie się nad tym. Ile jest fok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na rysunku jest 15 fok. Czy 15 jest liczbą parzystą czy liczbą nieparzystą? Spróbujmy podzielić te foki na dwie równe grupy. Równe, to znaczy w tym przypadku równoliczne, żeby w każdej była taka sama liczba fok. Może w ten sposób. Wyraźnie widać, że nie są równe. W dolnej grupie jest zdecydowanie więcej fok niż w górnej. W górnej jest 6, w dolnej 9. No to może tak. Teraz w górnej grupie jest 7, a w dolnej 8. Ciągle nie są to równe grupy. No to może tak. Teraz w górnej grupie jest 8, a w dolnej 7. Bez względu na to, jak bardzo będziemy się starali, o ile nie przekroimy którejś swok na dwie części, to nie podzielimy tej grupy na dwie równe. W takim razie 15 jest liczbą nieparzystą. Ostatni obrazek: fikające małpki ile ich jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Czy 13 jest liczbą parzystą, czy nieparzystą? Zatrzymajcie film na chwilę i zastanówcie się nad tym. No to znowu spróbujmy, czy uda się podzielić te 13 małp na dwie równe grupy. Może wzdłuż obrazka przez środek. Jeżeli tak zrobimy, to w górnej grupie jest 6 małp, a w dolnej 7. To nie są równe grupy. No to może tak. Teraz w górnej jest 7 małp, a w dolnej 6. Nie da się ich podzielić na równe grupy. Jeżeli nie możemy w żaden sposób podzielić tych 13 małp na dwie równe grupy, to oznacza to, że liczba 13 jest liczbą nieparzystą. I zadanie zrobione.